Hejo, hejo, moje kochane, witam was po raz kolejny dzisiaj. Przychodzę do was może nie tyle co aż z recenzją, co z moim pierwszym wrażeniem na temat pewnych kosmetyków. Powiem o trzech kosmetykach, natomiast posiadam przy sobie jeden, bo te dwa oddałam. I wam za chwilę powiem dlaczego i tak dalej. Pierwszy kosmetyk, który mam, posiadam, mam go przy sobie, jest to Sios, jest to ta nowość, odświeżać, że tak powiem, koloru. Łatwo w 3 minuty pod prysznicem. Moje drogie, jest to produkt, jest to taka pianka, która rzekomo ma odświeżyć nam nasze farbowane wcześniej włoski. Jest tutaj opcja do chyba trzech, zaraz wam powiem, trzech albo czterech odcieni. Mam tutaj ulotkę, już wam to mówię. Dla chłodnych blondów, dla czerwieni, dla ciepłych brązów i dla ciemnych brązów, czyli cztery. Macie cztery opcje dostępne w sklepach. Miałam to w pudełeczku, natomiast są w koszalinie w Hebe. Tak. Teraz akurat w promocji widziałam je po 15 zł. Cena ich regularna to chyba 19,99, o ile się nie mylę. Jeżeli chodzi o pojemność, jest 75 ml i jest tutaj, zapewnia nas producent, że jest to do zastosowania sześciokrotnie. A akurat tu bym się nie podpisała, ponieważ no, ta buteleczka, obawiam się, że wykorzystałam naprawdę dość dużo. A zobaczcie, jaką ja mam długość włosów, więc jeżeli mówimy, chyba zależy od długości, więc nie wiem, dlaczego producent tutaj pisze o tym, że do 6 zastosowań. No nie na każde włosy, nie oszukujmy się. Ja mam ją użytą jeden raz. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, na pewno mi kolor odświeżył, dokładnie, tak jak tu jest napisane, kolor refresher, czyli odświeżacz koloru. Jest to prawda, światło tutaj przekłamuje, na pewno nie widzicie, ale te włosy są, zobaczcie, tu są w ogóle błyszczące, stwarzają takie wrażenie, jakbym wyszła faktycznie od fryzjera. Pokryły mi na przykład jakieś te siwiutkie włosy i fajnie mi tutaj nawet, zobaczcie, rozjaśniły odrobinkę tutaj przy odroście. Także jeżeli się zastanawiacie nad zakupem tego produktu, ja mogę wam go polecić. Tylko dobrze zapoznajcie się z ulotką. Faktem jest, że nie trzymałam dłużej niż 5 minut. Ja trzymam nie 3, bo tu jest napisane, żeby trzymać 3. Ja trzymam jakieś właśnie 5 minutek i nie żałowałam tego produktu. To są moje takie, moje odczucia. Także że ja na pewno nie będę miała tego na 6 razy, być może jeszcze zużyję 2 razy. Także na 3 aplikacje. Natomiast powiem wam, że fajny jest efekt, włosy są odświeżone. W ogóle fakt, prawdą jest, że nie trzeba. Spłukujecie je. Powiem w ogóle od początku. Nakładacie je, najpierw myjecie włosy, myjecie głowę, spłukujecie, osuszacie włosy ręcznikiem, natomiast potem na te właśnie osuszone włosy ręcznikiem nakładacie, to jest pianka, trzymacie buteleczkę do dołu, nakładacie na dłoń, przepięknie pachnie, to jest w ogóle ogromny plus tego produktu, tego kosmetyku, przepięknie pachnie, bardzo fajny, super zapach, bardzo przyjemny. Nakładacie na włosy, wcieracie po prostu, wiecie, no jak piankę, jak po prostu piankę. Staracie się to zrobić tak, żeby na całości długości włosów ta pianka się znajdowała. Trzymacie 3 minuty, tak jak jest napisane, ja trzymałam minut 5, po czym idziecie do łazienki i spłukujecie, nie myjecie, nie używacie żadnych szamponów i prawdą jest, że po tym nie trzeba używać żadnych odżywek ani maseczek. Włosy są naprawdę jak od fryzjera. No, ja dzisiaj to stosowałam, no zobaczcie. Błyszczą się, są lśniące, są mięciutkie, pięknie mi się rozczesują, zobaczcie. Nic się tu nie dzieje, nie plączę. No i tak jak mówię, zobaczcie, jak się świecą. Także jeżeli chodzi o moje pierwsze odczucie, to chciałabym wam właśnie polecić, jeżeli zastanawiałyście się, a wiadomo, 20 zł drogą nie chodzi, także ja z czystym sumieniem łapka w górę dla tego produktu i faktycznie ja z chęcią sobie bym zakupiła jeszcze jedno do domku, żeby po prostu móc sobie co jakiś czas odświeżać. To jest napisane, że to jest też do użytku codziennego, jak i zarówno możecie nawet i z 3 razy w tygodniu, więc nie uszkadza wam to w żaden sposób struktury włosa. Także, no i oczywiście nie zakładacie rękawiczek. Kolejny produkt, o jakim chciałam wam wspomnieć, jest to z serii matowej Vibo. To jest błyszczyk do ust, pomadka w błyszczyku chyba, czy błyszczyk w pomadce, coś tak, nie. Pomadka w błyszczyku, tak. To jest ta, która, wiecie co, czekajcie, ona powędrowała jako chyba, ja ją dorzuciłam też, jak zrobiłam wam na 200 subskrypcji te rozdanie i było losowanie. To chyba jako druga czy trzecia nagroda to właśnie była ta pomadka, ponieważ ja ją raz użyłam i u mnie się ona nie spisała, a jest to nowy produkt, szkoda mi było po prostu wyrzucić, więc poleciała do kogoś, komu mam nadzieję, że bardziej się przyda. Jaki ona miała u mnie minus? Po pomalowaniu całych ust, po pierwsze, ja nie lubię efektu matowego jednak, ja nie mogę się do niego przekonać, także lubię, jak usta się nawet delikatnie błyszczą, tak jak teraz. Lubię błyszczyki, wolę błyszczyki lub pomadki właśnie nawilżające z efektem satynowym, takiego satynowego wykończenia.
I tak jak mówię, ona się wyciera od środka ust, na samym środku ust na przykład się wyciera, natomiast pozostaje tylko kontur na ustach. Tego nie cierpię i później jest też ciężko doprawiać, także kolejna rzecz na minus dla mnie za ten produkt jest taka, że bardzo podkreślałam mi zmarszczki na ustach, czego nie lubię. No ale to jest też kwestia tego, że jest to pomadka matowa, czyli no nie świeci, nie rzuca nam się, wiecie, poświata fajna na ustach, tylko właśnie jest podkreślony bardzo przez ten mat, podkreślone mamy suche skórki, jeżeli usta mamy nienawilżane, niezadbane, niepielęgnowane. To właśnie taki efekt miałyśmy na ustach, także nie jest to pomadka dla mnie, także ja jej nie polecę. Jeżeli lubicie efekt matu, to owszem, mogę ją Wam polecić. Ja efektu matu nie lubię i denerwuje mnie, jak muszę faktycznie później wypełniać sobie usta, ponieważ ona się zmywała z samego środka. Rzecz i to był drugi produkt, czyli Sajos, pomadka z Vibo i trzecia rzecz... I moi drogie, trzeci produkt, o jakim chciałam wspomnieć, powiedzieć o moich pierwszych wrażeniach z tym produktem, to jest to podkład, o którym mnie pytacie, pytałyście, odpisywałam Wam w komentarzach na jego temat. Jest to podkład z Vibo. Ten podkład, nie pamiętam teraz jego nazwy, wstawię Wam gdzieś może albo linka, albo odesłanie do tego holu, gdzie ja go zakupiłam i o nim mówiłam, więc gdzieś tutaj Wam to wkleję. Więc na pewno będziecie wiedziały, te, które mnie oglądają, to wiedzą, o którym w ogóle mówię. Słynny podkład z Vibo, tyle fajnych komentarzy i opinii. U mnie się również nie sprawdził. Rzekomo miał być do cery i suchej, i dojrzałej. Do każdego prawie że rodzaju cery, miał fajnie wygładzać zmarszczki, czego u mnie nie robił, bardzo podkreślał mi jakieś niedoskonałości, a miał je przecież zatuszowywać. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o konsystencję i zapach, spoko, fajna konsystencja, fajny zapach, bardzo fajnie się go aplikuje, ale tak jak mówię, bardzo podkreślał mi też, ja mam takie malutkie włoski na twarzy, więc bardzo wbijał się w te włoski, bardzo one były takie uwypuklone wręcz, tak powiem, bardzo były widoczne, bardzo się rolował tutaj na przykład na twarzy, gdzie ja rzekomo mam twarz i cerę suchą, natomiast powiem Wam teraz ciekawostkę. Oddałam go w dobre ręce, dałam go Asi, czyli mojej kuzynce. Asiu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie przy okazji tego filmiku. U Asi sprawdza się bardzo fajnie, bardzo ładnie jej wyrównuje kolory skóry. Asia jest bledsza ode mnie, bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie było w ogóle w tym odcieniu, który ja właśnie miałam. Teraz nie pamiętam, wszystko będziecie miały w tym filmiku. Także do cery suchej być może albo do takiej dojrzałej, może do mojej po prostu. No, nie, ja jestem na nie, nie kupiłabym i nie poleciła tego produktu. Natomiast jeżeli chodzi o Asię, powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie u niej wyglądał. I w zupełności nie podkreślał tych włosków, nie podkreślał suchych skórek żadnych, nigdzie się nie rolował, naprawdę bardzo ładnie wyglądał. Także, tak jak wiecie, no dobrać sobie dobry podkład to graniczy z cudem. To jest kwestia chodzenia i po prostu sprawdzania. Pierwsza też rzecz, powiem Wam ciekawostkę, nie sprawdzajcie podkładów nigdy tutaj na zewnętrznej części dłoni. Nigdy nie sprawdzajcie, tylko starajcie się. To jest tak samo jak kwestia z pomadkami. Zawsze starajcie się mimo wszystko, gdzieś tam w tym sklepie są teraz chusteczki, możecie wziąć ze sobą chusteczki mokre. Starajcie się po prostu przetrzeć sobie nawet, wiecie, czy niepomalowaną być, czy zetrzeć sobie ten jeden policzek i poświęcić na chwilkę i po prostu nałożyć dosłownie na taki fragment skóry dany podkład, dany produkt, tak samo z ustami. Nałóżcie sobie na paznokieć, na palec pomadkę i pomalujcie usta i generalnie efekt widzicie od razu po nałożeniu, także na pewno przekłamuje to, co tutaj robimy na dłoni. Można sobie sprawdzić cienie, owszem, tak? Czy się będą sypywać, czy jest fajny pigment, czy nie, ale tak jak mówię, o pomadce i o podkładzie sprawdzajmy bezpośrednio na skórę. Także u mnie Vibo nie, pomadka ta ze serii matowej z Vibo również nie, natomiast ten produkt bardzo na tak. Więc to jest taki filmik, w którym chciałam Wam powiedzieć o trzech jakichś tam nowościach. Dwa na nie, jeden na tak, ale tak jak powiedziałam, wszystko jest rzeczą gustu i jedna ma taką skórę, druga taką, tak samo u kogoś to się może również nie sprawdzić, ale moja opinia jest taka, jeżeli macie włosy właśnie nie za ciemne, bo tak jak mówię, tutaj jeśli chodzi o ten tutaj dla chłodnych odcieni blond, to same zobaczcie tutaj kolorystykę, więc jeżeli macie włosy ciemniejsze, no to wiadomo, że ten efekt nie będzie osiągnięty, tak? Także nie spodziewajmy się cudów. Także
Tyle chciałam Wam powiedzieć o tych ostatnich trzech kosmetykach. Z przyjemnością zrobiłabym Wam testy na żywo, ale tak jak mówię, pomadkę Wam oddałam. Co do podkładu, byłam u kuzynki, jak robiłam Wam u niej właśnie w domu filmik, to właśnie ten podkład jej zawiozłam, zostawiłam, więc już nie zdążyłam o nim powiedzieć. Wiedziałam, że wystarczy, że powiem Wam parę słów, bo jak mnie oglądacie na bieżąco, to wiecie, o czym mówię. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że jakiekolwiek moje informacje tutaj do czegokolwiek Wam się zdadzą lub przestrzegą właśnie, tak jak piszecie, przestrzegą przed zakupem, no nie takiego produktu, jaki byśmy się spodziewały, tak? Także dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jeszcze trochę i widzimy się już u mnie, ode mnie z domku, ale jeszcze coś dla Was nagram, także przepraszam, że wczoraj była jakaś tam przerwa, ale ja też jestem u rodziny i powiem Wam, że tu spotkanie z bratem, przyjechali goście, więc no jednak ciężko mi tutaj też wygospodarować jakoś czas, a nie ukrywam, że wczoraj jak właśnie przyjechał brat, to naprawdę się troszeczkę strułam, ja mam problemy z kamieniami, więc trochę chorowałam jak zwykle, także koniec roku w ogóle miałam taki trochę rozchorowany, nieważne, oby nowy rok był lepszy. Dobrze, kochane, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i nie będę już Wam o moich chorobach tutaj mówić. Także jak Wam się film podobał, to bardzo proszę łapkę w górę oczywiście. Bardzo proszę subskrybujcie mój kanał gdzieś o tu. Taki czerwony przycisk z napisem subskrybuj, wystarczy klik i jesteście ze mną na bieżąco. Ja oczywiście z przyjemnością Was ugoszczę u siebie. No i tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Pa!